Przywitajmy współtwórczynię i wiceprzewodniczącą Koła Poselskiego Republikanie, działaczkę na rzecz jednomandatowych okręgów wyborczych, absolwentkę Wyższej Szkoły Marketingu i Biznesu oraz Wojskowej Akademii Medycznej, panią poseł Małgorzatę Janowską. Dzień dobry Państwu. Bardzo długo się zastanawiałam w ogóle nad tematem mojej wypowiedzi, bo powiem szczerze, że moja kariera w Sejmie rozpoczęła się dopiero 4 miesiące temu, po śmierci posła Rafała Wójcikowskiego i tak naprawdę wszystkiego dopiero się uczę, tak? Jest to dla mnie nowość, bo w polityce tak naprawdę zaczęłam działać 4 miesiące temu. Ale swoją determinację i tak naprawdę rozpoczęcie w ogóle swojej drogi politycznej rozpoczęłam jakiś czas temu. Podyktowane to było może moją sytuacją, moją pracą. Pracowałam bardzo długo jako dyrektor banku i chciałabym coś powiedzieć na temat właśnie tej instytucji. Chciałam Państwa uświadomić, że to, co się dzieje w banku z pracownikami, jak wygląda praca w banku, na zewnątrz wygląda to oczywiście pięknie, ale osoba kończąca studia wydaje się, że będzie mogła rozwijać się, będzie mogła podejmować decyzje o przyznawaniu kredytów, będzie mogła być doradcą dla tego klienta. Okazuje się, że uderza się z rzeczywistością, bo rzeczywistość wygląda po prostu całkiem inaczej. Panuje tam niesamowity mobbing pracowników, niesamowite ciśnienie sprzedażowe, co powoduje u pracowników bardzo dużą frustrację i często determinację, a czasami nawet niektórzy pracownicy po wielu latach albo szukają drogi ewakuacyjnej, czyli chcą uciec w ogóle z tego zawodu, albo po prostu kończą na antydepresantach, więc chciałabym Państwu uświadomić, że praca w banku nie jest łatwą pracą i żeby Państwo mieli świadomość, jak to po prostu fizycznie wygląda. Powiem tak, banki jest to instytucja, w tej chwili troszeczkę się to zmienia, ale swego czasu było to instytucja, gdzie większość banków było, czyli w Polsce były tylko i wyłącznie oddziały, banki były zagranicznymi bankami. Wszystkie pieniądze, tak naprawdę majątek, na który banki zarabiały, był przerzucany za granicę. I chciałabym Państwu uświadomić, że decyzja, jaka została podjęta o repolonizacji banków, uważam za decyzję słuszną, chociaż może nie do końca wolnościową, tak? Ale niech Państwo uważa, chciałam tylko przekazać taką informację, że ta droga jest drogą, gdzie te pieniądze po prostu będą zostawać u nas w państwie. I mam nadzieję, że moja droga w Sejmie rozpocznie się od walki na rzecz również pracowników. Chciałam powiedzieć, że ja będę mówiła krótko. Jeżeli ktoś będzie chciał się zapoznać i porozmawiać na ten temat, bo wiem, że może temat nie jest bardzo znany dla wszystkich, to zapraszam, a myślę, że teraz będzie najprawdopodobniej przerwa, więc zapraszam i dziękuję bardzo.